Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w drugim dniu turnieju. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz wesprzeć nasz kanał. Na Zrzutce, na Patronite, możesz go zasubskrybować lub dać lajka. Liczymy na Ciebie. Turniej będzie długi, mamy dziś dzień drugi. Ulubiony turniej mój, więc ruszamy teraz w bój. Haha, jaki rymek mi się zrobił. Z kogo my tutaj mamy? Fiolecik na froncie. Czerwony. Dobra, myślę, że tak możemy dalej próbować tym zestawieniem, bo ono było całkiem niezłe. Mamy tutaj prawie każdy kolor, więc jest nieźle. Zobaczymy, co nam tu wejdzie. Dobra. Tu mamy tak. Tu wejdziemy fioletem. Właśnie raz. I tu dwa. Pięknie. Niestety fiolet nam się odpalił, zanim zdążyliśmy tutaj... Czy ich fiolet oczywiście. Zanim zdążyliśmy zaszaleć. Ale teraz sobie wzmocnimy i zrobimy tak. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. No pięknie. Wszystko oprócz seszet trafione. Tu pójdziemy sobie czerwonym, bo też przydałoby się lekkiego boosta zrobić. Zboostujmy się jeszcze i lećmy tak. Wywalmy tego skurczybyka. Nie udało nam się skurczybyka wywalić niestety. Jeszcze jesteśmy zboostowani. Teraz może tym fioletem powinniśmy, bo mamy dwa fiolety, to jest mocny kolor. Jest. Niestety seszet odpali, ale to tylko ona. Czy jeszcze ktoś? O, seszet nie odpaliła, super. Ale odpali Kingston, też nie odpali. Jak Kingston nie odpali, to już nikt nie odpali, słuchajcie. A dlaczego? A dlatego, że zrobimy to w taki sposób. Ciach. I tu powinniśmy wszystkich trzech wyhaczyć. Jednak nie. Jednak tylko dwóch, a nawet dwoje. Dobra, walimy tego. Okej, to tamten już nie ma znaczenia, cokolwiek zrobi, to nic nam nie zrobi. A przynajmniej krzywdy nam nie zrobi. Chyba, że się będzie odradzał 150 621 razy, ale tylko raz się odrodził. Super! Pierwsza walka za nami. Tu już się zrobiło trochę gorzej. Właśnie. I Finlay, i tu fiolety, trzy mocne. Ta. Nie jest fajnie. Bardzo niefajny, nawet bym powiedział. No ale dobra, lecimy. No nie ma co tutaj cudować. Na szczęście jest fiolet, ale czy tego fioletu jest aż tyle, żeby nam wystarczyło? Za chwilę zrobimy. Pomyślimy, jak to zrobić. Zróbmy to raz. Zróbmy tu dwa. Ona się niestety załaduje prawdopodobnie. Już teraz wiem na 100%, że się załaduje. Ale moja też się załadowała. Świetnie. Czy trafisz fronta i zajęczycę? Najbardziej na tym zależy. No, zajęczycę trafiło, a fronta... niestety nie. To jest minusik tego całego dziadostwa. Akurat zależało... Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, od kilku turniejów już ja na to zwracałem. Mówiłem o tym, że często jest tak, że niestety... świetnie. Że niestety co? Że niestety... Fronta nie trafiam. Nie wiem dlaczego, ale tak właśnie jest. Spróbujmy w taki sposób. Jest dobrze. Niestety ona znowu odpali nam. My się na razie nie potrzebujemy leczyć jeszcze, więc przywalimy tą. Zobaczymy, może teraz fronta trafi. Teraz fronta trafiło. Niestety nie trafiło tutaj tego, ale na szczęście trafiło Kingslaya. Więc nie jest źle. No dobra, zobaczmy, co tu się wydarzy. Raz, dwa. Dobra. O, mocno tutaj, ale tu się wyleczymy. Załadujemy tę pannę, żeby ona też sobie odpaliła. Jeszcze nie odpaliła. Ale teraz za chwilę odpali. I mam nadzieję, że też Freya. Świetnie. O to chodziło. No, to my znowu niebieskim. Oni mają jakiegoś leczniaka, mają fioletowego leczniaka. Chciałem powiedzieć, że zajęczycy się pozbyliśmy, ale się nie pozbyliśmy. Już się dwa razy odrodziła zajęczyca. Świetnie. Dobra, to jest dobra wiadomość. Tutaj niestety nie. No zajęczyca, patrzcie, trzeci raz się odroczyła. Co za po prostu... Ja rozumiem, żeby ktoś się cały czas to powtarzał. Raz, drugi odradził, ale po trzy razy to już jest przegięcie. Przegięcie. Jak tam zajęczyca? Czwarty raz się odradza. Świetnie, no po prostu bosko. Nie mogę wyjść z podziwu. Jaka zajęczyca jest super. Tak.
podładujemy i odpalimy tutaj Funchena, żeby nam nic nie zrobił przy zajęczycach po raz kolejny. No, no i odpaliła, zobaczcie, cztery razy się odpaliła, aż w końcu walnęła z żenada po prostu. No i dopiero teraz jak odpaliła, to dopiero zginęła, no stały numer. Blać jedna, no. Nic tam to nie przeszkodzi, byleby się kunczenek nie odpalił, a się nie odpalił. Elegancko. To kolejna walka za mną, ruszajmy na tę. Tu nic nie zmieniamy. Ale ja nie wiem, czemu on tej nie dał na front. No trudno. Zrobimy tak. Tu podejdziemy niebieskim, bo mamy szansę na jeden fiolet. Aha, jeden fiolet nam nie wszedł, ale wszedł nam inny. Dzięki temu podejdziemy tu i podejdziemy tu. I czy to 6 klocków nam wystarczy? Powinno. Tak, wystarczyło. Świetnie. Teraz zrobimy tak. Tu się podładujemy trochę czerwonym. Mimo wszystko. I zrobimy tutaj atak, żeby może przyblokować niebieską. Zresztą zobaczymy, kogo nam się uda przyblokować. Nie udało się niestety przyblokować kunczenka, ale odpalimy sobie czerwonego i się troszkę uleczymy. Dobra. O, ta menda też odpaliła, ale mocno. Ale ona jest mocna. I to nie jest, moi drodzy, żebyście mieli świadomość, to nie jest przesadzona postać, absolutnie. Śmiech na sali. Pani Frigga. Frigga jest mocno przesadzona na tą chwilę. Dobra, ale brakuje mi tu fioletu. Fioletu daj jeszcze trochę. Ajajajajajajajaj. Nie to chciałem zobaczyć. Musimy się w tej chwili zdecydowanie uleczyć. Zrobić to w taki sposób. I kim ja tutaj mogę gdzie zaatakować? Chciałbym w Kunchena, ale nie mam czym w Kunchena. Pomogę tu zielonym. Może tak. Nie w Kunchena, tylko chciałem w tą. Właśnie w tę oto postać tu. Przestały mi lecieć klocki. To jest minus. Nie chce się mi tu polecić czegoś. Ja to mogę jeszcze, ja nawet nie za bardzo mam coś ściągać. No już, ale nie ładuj Kunchena. Kurde, no teraz możesz załadować. Okay. Teraz możesz załadować. To my zrobimy tak. Ich też osłabimy, bo za chwilę mi odpali ta ich wredna baba. Tu zrobimy tak, to może jakiś fiolet podleci. Nie podleciał. Frig mi odpali i mi tu zamiecie za chwilę. Ale my też za chwilę odpalimy fioleta prawdopodobnie. Uleczymy się, nie zdążymy się uleczyć. Frig mi załatwi na pewno tarlaka. Zobaczcie. Załatwiła go. No ale dobra, teraz fiolecik. Ten fiolecik nie za wiele da, ale dał mi tyle, że oni też uzdrowieni są. No dobra, lecimy. Kogo załatwimy? Wszystkich trafiliśmy. To jest bardzo dobra informacja. Dzięki temu możemy sobie odpalić tutaj tryb bojowy. Dobrze, raz, dwa, trzy. Niebieskim i trzy klocki chyba tu załadują mi, bo o ile dobrze pamiętam, po trzy klocki w pusty punkt dokładnie ładują mi Alfriczkę i znowuż ponawiamy. Czemu Alfriczka tak nie działa na co dzień? Powinna być taka zwinna. Dobra, to tu zrobimy taki myczek. Pozbędziemy się i pozbędziemy się tak, tu się leci w kudy i podejdzie. Frig mi nie odpali, a my ją załatwimy. I jak powiedział, tak zrobił. Ile mi jeszcze brakuje do zrobienia skrzynki, powiedzcie mi? Jeszcze jednego ataku. No, aha, spoko. Kogo my tu mamy tym razem? Tym razem mamy Heimdala na środeczku. Kota w butach. Skadi, która dosyć mocno wali. Freje Finleya. Kolejny bardzo dobry zespół. Tym bardziej, no widać, 4721. To już jest taka topka topki. Ale też ranga 94 level. Grubo wyżej ode mnie. Grubo wyżej, więc nie ma się co dziwić, że takie postacie wylosowane. A my z uporem maniaka idziemy tym, czym szliśmy wcześniej.
I teraz sobie znowu 6 klockuszków nam jest potrzebnych. 3 i 6 też już są załatwione. I odpalamy. Pięknie. Tak lubię, jak mi się fiolet układa. I nawet trafiliśmy środek. Dobrze, to jest dobra wiadomość. Kolejne 3. I tu by się nam przydał jakiś fiolet, ale go jeszcze nie ma, ale już jest. Świetnie. Pięknie, pięknie. Mam nadzieję, że Skadi nie odpali jeszcze. Dobra, nie odpaliła. Więc teraz tak. Obniżmy im trochę, sobie podwyższmy i zaatakujmy. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Kurde, znowu Skadi niestety nie trafiło i to jest gorsza informacja zdecydowanie. Więc Skadi nas tu poleciała trochę, ale tragedii nie ma. Tragedia jest taka, że nie naładujemy się tymi 6 klockami. To jest potężny minus, ale jednego się wskrzeszacza pozbyliśmy. Pozbędziemy się też kota mlekota. Dobra, i znowuż oczyścimy siebie. A co tu są te kładki? 51 obrażeń od szronu natury. Kumulacja 1 na 10. To ciekawe. Dobra, tym razem Skadi została trafiona, ale to nie ma większego znaczenia, bo klocuszki zrobią resztę. Proste i szybsze zwycięstwo, i szybkie zwycięstwo tym razem. Jednak uważam, że w tym turnieju, będę to powtarzał do znudzenia, Alfrika to jest przegięcie pały i powinna być znerfiona! Albo nie powinno móc jej się używać. Bardzo dobry zestaw. Bardzo dobry. Dlaczego? Dlatego, że wskrzeszacz na zewnątrz, mocno atakująca Sartana tu, chociaż ja bym chyba dał to, chociaż tutaj widzę, że Sartana jest dużo mocniejsza, więcej życia, więc może to ma to sens. Hel jak odpali, to nas zablokuje. Ona będzie wzmacniała i leczyła, wzmacniała w sensie takim, że wzmacniała... Co będzie wzmacniała? Będzie wzmacniała przyspieszanie many, więc tutaj może być ciężko. No ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo. I jeszcze nie mamy fioletu. I to jest minus tego całego mojego przedsięwzięcia. 3. Czy to wystarczy? To powinno wystarczyć. Dobrze. I to już spowoduje, że będzie troszkę osłabiona Sartana. Już mnie tak nie pieprznie mocno. Dobra. Ale i tak, i to od razu w Alfrikę w ogóle bez pytania. Na szczęście my tutaj nie będziemy żółtym schodzili, ale fioleta sobie odpalimy. Byle nie w Alfrikę drugi raz. Dobra, to jest jedna dobra wiadomość. Odpalmy Alfrikę. Oby uderzyła Hel i dwóch leczniaków. Niestety moje życzenie się nie spełniło. Spróbujemy tak. Jeszcze czerwony. No tak, bo nie mam przecież oddziału, co przyspiesza manę czerwonym, więc nie mogłem tak. Na szczęście nie odpaliła Hal i nie odpalił leczniak. Odpaliliśmy za to my. Teraz odpali czerwony tylko. Czy damy radę odpalić jeszcze Alfrikę, czy on nam przypieprzy w Alfrikę? Jest 20% szansy, że dostanie właśnie Alfriczka moja. Na szczęście Alfriczka nie dostała, ale jednego się pozbyliśmy już. Zaatakujmy tak dalej. Dobrze. Dobrze, niedobrze. Mocno. Mocno, mocno. Leczymy. Ciach. I Alfrikę po raz kolejny. Nie lecz. Dobra. Byle wyciągnęła lekarza, to by była dobra informacja. Właściwie tych dwóch jakby wyciągnęła. No nie wyciągnęła lekarza i to jest bardzo zła informacja, ale polecimy w tej chwili w taki sposób, żeby chociaż spróbować... Aha, no tak, też ona się będzie teraz leczyła tak długo, dopóki... No, udało się. Jak powiedzieć, dopóki tam nie wyleczy. Niestety nie mamy już niebieskiego, muszę o tym pamiętać. Wywalimy, tylko tutaj priorytetem jest jeszcze wywalić... Wskrzeszacza, ale myślę, że teraz wskrzeszacz już nie odpali. Dobrze. Właściwie to już tutaj niewiele osób odpali. Niech się świat wali i tak nikt nie odpali. Poszło. No cóż mam powiedzieć, koniec tego turnieju dla mnie w dniu dzisiejszym. Wszystkie 100% ataków udanych, jesteśmy w najlepszym 1%, ale myślę, że ten turniej gdzieś skończy w 1 albo w 5% w najgorszej sytuacji. Bo uwielbiam ten turniej, a jeszcze w takich kolorach, jakby mi tu zabrali fiolet, to bym się zapłakał, ale
jak fiolet jest, to jest rewelacja. No cóż, dziękuję Wam serdecznie. Życzę Wam, aby Wasze turnieje były co najmniej tak samo dobre jak ja. Łapcie ode mnie całą masę energii. Nie wiem, czy film oglądacie rano, wieczorem, czy po południu, więc miłego dnia, miłego wieczoru, miłego popołudnia. Na razie, trzymajcie się, cześć.